Zupełnie przed żużlem jeszcze jeździłem na motocrossie, tak zupełnie hobbystycznie. Później mój brat akurat wsiadł na motocykl żużlowy i od początku ja raczej byłem za tym, żeby jeździć jemu, pomagać, myć te motocykle i przygotowywać sprzęt, a zrobiło się teraz zupełnie odwrotnie, więc ten pierwszy raz pamiętam, że jakoś nie skakałem z radości i z wielką chęcią nie wsiadałem na motocykl żużlowy, tylko zostałem, że tak powiem, podstawiony pod ścianą i mój brat właśnie z trenerem Janem Zombikiem po jakimś treningu właśnie szkółki podstawili motocykl i powiedzieli, że Paweł, tu stoi motocykl, ubieraj się i wsiadaj. Ja już, żeby nie robić, że tak powiem, siary, no to wsiadłem i jakoś te pierwsze okrążenia w miarę sprawnie mi i w miarę z łatwością mi wychodziły. I zupełnie to wszystko się szybko potoczyło, bo po miesiącu zdałem licencję i mimo tego, że miałem licencję i mogłem się ścigać w zawodach juniorskich, no to w dalszym ciągu nie byłem przekonany, czy mi się to podobało. Samemu oczywiście nie było problemu, we czterech chyba jak jechaliśmy, no to na wejściu w drugi łuk miałem defekt, ale na szczęście udało mi się przystąpić drugi raz do drugiego startu i już za drugim razem było wszystko idealnie. Akurat to był właśnie punkt na Januszu Kołodzieju. No takie uczucie jest niezapomniane do końca życia. Ja wtedy też akurat byłem w składzie ze względu na to, że Ryan Sullivan miał kontuzję dłoni. Dostałem jego motocykl. Pamiętam, że Ryan jeździł na innej kierownicy. Jak na treningu wsiadłem na ten motocykl, to nie mogłem skręcić, że tak powiem, w łuk z tą kierownicą, bo było zupełnie inne gięcie i nie wiedziałem zbytnio, o co chodzi. Mechanik zmienił mi moją kierownicę i prędkość już na tym motocyklu w porównaniu do tego, co ja miałem na swoich, no to była niewyobrażalna, więc wtedy właśnie było takie uczucie, że jak jedzie faktycznie ekstraligowy motocykl i to uczucie fajne, bo pierwszy punkt w ekstralidze. No to jest ikona toruńskiego żużla. Ja akurat w te czasy, że tak powiem, się wpasowałem, gdzie też był w klubie Mirosław Kowalik i oni, można powiedzieć, we dwójkę mnie pilotowali. Jeden i drugi jeździł na żużlu, co jest bardzo ważne, więc czują i wiedzą, z czym to się je. Dużo wiedzy starali mi się przekazać, więc fajnie, bo wtedy to był ten czas, kiedy trener Jan Zombik mocno i prężnie ruszył z minitorem na obok toruńskiej Moto Areny na lotnisku. Tam też sporo treningów odbyłem. Fajny taki, można powiedzieć, angielski tor, który myślę, że mocno się przełożył na to, że poprawiłem swoją technikę czy jazdę na wymagających torach. Na pewno mi pomaga od strony właśnie gdzieś tam poukładania tego wszystkiego, całej papierologii, czyli jakieś finanse czy spotkania ze sponsorami, no to tu akurat mogę na niego liczyć. Reszta oczywiście, czy współpraca z teamem, czy jakaś tam instrukcja odnośnie jazdy, no to już wiadomo, jest menedżer, trener i mechanicy, więc akurat mój tata kompletnie w te rzeczy się nie miesza. No też nie ma doświadczenia, nigdy nie jeździł na żużlu i jedynie to, co obserwuje w telewizji, czy widzi, że tak powiem, na torze z trybun. Ale nie jest raczej ze mną w parkingu, tylko zawsze przeważnie na trybunach. No wiadomo, że żadna kontuzja nie jest jakimś tam takim impulsem do napędzania, ale ja miałem, pamiętam, jeden sezon, gdzie miałem 3 złamania i na koniec sezonu już naprawdę bolało mnie wszystko i miałem lekko dosyć, więc to gdzieś mogło się na następny sezon może przełożyć. Ja też miałem wtedy
dwa sezony słabsze, bo, no bo miałem mocne problemy sprzętowe też, więc jak nie masz też zbytnio na czym jechać, zaczynasz kombinować, szukasz, ja akurat jestem taki, że pierwszy szukam problemu w sobie, a nie w sprzęcie. Kończy się sezon i się okazuje, że nic nie wiesz po tym sezonie, więc no, wtedy to był naprawdę ciężkie dwa sezony dla mnie, ale to też mi dało, że tak powiem, taką siłę i na przyszłość jakąś tam nauczkę, że wiem mniej więcej i jestem o pewne rzeczy na pewno mądrzejszy. Po takim średnim sezonie z Torunia odchodziłem. W Toruniu wtedy też się sporo gdzieś tam pozmieniało od strony menedżerskiej i tak dalej. Ja też chciałem troszeczkę zmienić otoczenie i czułem, że tego właśnie potrzebuję i muszę się przewietrzyć, muszę odświeżyć głowę w jakimś innym miejscu. Akurat to, że trafiłem do Częstochowy, to nie mogło mi się chyba nic lepszego zdarzyć, bo akurat pobyt w Częstochowie, ten ostatnie moje dwa sezony wspominam no, bardzo dobrze. Współpracę z klubem, cały zarząd jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie i dużo mi to dało, więc teraz na pewno będzie to procentowało i tak jak mówię, na pewno jestem bardziej doświadczony przez to, że no można powiedzieć, że byłem na obczyźnie, więc sporo siły myślę, że mi to da. Są czasem i były sytuacje, gdzie naprawdę no, nerwy były mocne i żal mi było moich kasków czy gogli. Staram się oczywiście nad tym panować. Jest na pewno dużo, dużo lepiej i tą energię na te nerwy staram, że tak powiem, zachować i świadomie wyciągać wnioski na następne kolejne biegi, więc oczywiście współpraca z psychologiem od trzech sezonów też ma duży, że tak powiem, na to wpływ, więc staram się być właśnie taki raczej stonowany, ale oczywiście też to pobudzenie w żużlu jest bardzo ważne i staram sobie to wszystko jakoś odpowiednio wyważyć.